18-letni Kamil pyta tak. Czy to, że o Adamie Chmielowskim mówimy święty brat Albert, o Helenie Kowalskiej, święta siostra Faustyna, a o Anie z Gondzia Bojadziu, święta matka Teresa z Kalkuty, jest jakimś znakiem? Czy to, że mówimy brat, siostra, matka, ma jakieś znaczenie? No, w liturgii, przy różnych spotkaniach księża, biskupi zwracają się bardzo często do wiernych bracia, siostry. Wiemy, że w niektórych zakonach do przełożonych zwracają się podwładni, podwładne, mówiąc ojcze, matko. I to są bardzo piękne sformułowania. One mówią o tym, że jesteśmy Kościołem. Jesteśmy Kościołem, gdzie wszyscy są jedną wielką rodziną, mającą wspólnego Ojca, który jest w niebie. I to jest coś, poprzez co Kościół, jako Boży lud, zdecydowanie różni się od innych instytucji, nawet o bardzo szlachetnych celach. Tam w ten sposób ludzie się do siebie nie zwracają i nie mówią o sobie czy do siebie z głębokim przekonaniem: jesteś moją siostrą, jesteś moim bratem, jesteś ojcem, matką. To pokazuje właśnie to, kim jesteśmy. I dlatego trzeba uważać, żeby od tych tytułów, tych zwrotów z jednej strony nie uciekać, ale z drugiej strony, żeby tym zwrotom, tym tytułom nadawać prawdziwy sens, a nie coś, co jest tylko zdawkowe, co jest tylko zwykłą formą grzecznościową. Jest jakby jedna część mojej odpowiedzi. A druga to te tytuły święty, błogosławiony. To też ci święci, nasi bracia i siostry, żyjący przed nami w bardzo odległych już czasach, ale może nieraz bardzo nam bliscy, może święci, których dotykaliśmy, widzieliśmy osobiście. Na pewno to jest jak najbardziej prawdziwe w odniesieniu do wielu z nas, którzy mieli szczęście spotykać się ze świętym Janem Pawłem II. Tyle, że te tytuły błogosławiony, święty wskazują już na to, że są to takie postaci w życiu Kościoła, w jego dziejach, które zasłużyły sobie dzięki Bożej łasce z jednej strony, a z drugiej strony dzięki pragnieniu Bożego ludu na to, żeby nie tylko były to postaci czczone, ale że po pierwsze jest niejako urzędowe stwierdzenie Kościoła. Oni są w niebie. Oni są razem z Bogiem. Oni zasługują zatem na naszą pamięć, cześć. Oni są także naszymi pośrednikami u Boga, więc możemy do Boga zwracać się poprzez ich pośrednictwo, żeby uzyskać dla siebie czy dla kogoś innego jakąś łaskę. I tutaj w tych tytułach błogosławiony święty wyraża się nasza wiara, wiara Kościoła w to, że Kościół dzięki cudom zazwyczaj, jakie się dokonały, czy jakimś innym nadzwyczajnym znakom, może stwierdzić urzędowo, że ktoś, właśnie nasza siostra czy brat, jest zbawiony. Co więcej, Pan Bóg go nawet chce, stawia go przed nami, chcąc, aby był dla nas orędownikiem. I tutaj przypominam sobie, wraca mi na myśl postać świętego Andrzeja Boboli, zamęczonego w przerażająco okrutny sposób w 1657 roku w Janowie Podlaskim. Później zapomniany, ale poprzez wizję jego, poprzez jego ukazywanie się, najpierw na początku XVIII wieku, potem w XIX i na koniec w latach 80. tego wieku,
jakby upominającym się o to, aby Polska chciała go mieć jako swojego patrona i urzędownika u Boga. Jakby Pan Bóg nam go wyraźnie stawiał, by przypominał, jest ktoś taki, jest wam potrzebny. Pamiętajcie o nim więcej, módlcie się do niego, bierzcie z niego przykład. I w tym momencie rozumiemy, co znaczą błogosławieni i święci w życiu Kościoła powszechnego, czy w życiu Kościoła lokalnego. Są nam po prostu potrzebni. Są jakoś przewodnikami naszymi z woli Pana Boga w naszej drodze do nieba.